Hej, hej, dzień dobry, gotikowe świry. Witam was wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany, oczywiście. I dzisiaj chciałbym sobie zakończyć quest dla koneserów. Czyli tak naprawdę, jeśli dobrze pamiętam, to został nam tylko i wyłącznie kwatermistrz Straży Miejskiej, by go namówić oczywiście na trunek Tomasa. Weźmy sobie ten dżin. Widzę, że nikt go tutaj nie pilnuje, więc czemu by nie? No i tym samym... A, czekajcie, a co tutaj się dzieje? Włóczęga. Oj, dużo tu włóczęgów jest. Widzę, że tu mają jakiś zalążek włóczęgów. No dobra, ale nie ma co gadać, słuchajcie. Lecimy oczywiście do tego kwatermistrza. No i słusznie zwróciliście uwagę, że koło tego kwatermistrza przechodziłem. No tylko, że jak widać, nie miał on od razu jakiejś tam kwestii dialogowej związanej z interesami, tylko trzeba do niego zagadać, pogadać, coś tam tak jest. To jest Lennart podobno, tak? Czym się tutaj zajmujesz? Czym się tutaj zajmujesz? O nie, no naprawdę, na samym początku już problem z dialogami. Jestem kwatermistrzem. Mistrzem... czego? Kwater. Po prostu dbam o porządek w wyposażeniu strażników. Sporządzam spisy ekwipunku, sprawdzam jego jakość, przedzielam go strażnikom, porządkuję go w skrzyniach i, rzecz jasna, przygotowuję kwatery. Jeśli to wszystko, chłopcze, to muszę wracać do pracy. Te dokumenty same się nie uporządkują. Przychodzę w interesach. Witaj, przychodzę w interesach. Ty? W interesach? A jaki ty możesz mieć do mnie interes? Działam w imieniu Tomasa, piwowara. Chciałby złożyć Straży Miejskiej korzystną propozycję. A jaki Straż Miejska może mieć interes z właścicielem browaru? Myślisz, że mamy tutaj samych ochlapusów? Trochę tak. Oczywiście, że nie. Może najpierw spróbujesz nowego piwa Tomasa. Sam opracował recepturę. Proszę. No, sprawdź. Piją chłopaki piwo, piją, tylko że być może tego nie widzisz. Może nie na służbie, albo i na służbie, ale też tego nie widzisz. Mocne. Cholera, dobre. No dobra, o jakich interesach mówiłeś? Strażnik, każdy musi się czasem rozluźnić. Strażnik też człowiek. No, strażnik. Wiem, że strażnicy to też zwyczajni ludzie. Po pracy mają prawo wypić sobie przecież piwko. Tomas mówił mi, że bierzecie od niego ale kilka skrzynek wyspiarskiego. To samo? Nuda. Chyba wolisz, żeby twoi ludzie nie szwendali się po karczmach, tylko mogli spokojnie muszę przyznać ci rację. W koszarach, no dobra, prawda? Będę brał na początek jedną skrzynkę tygodniowo. Ile? Stówka. 100 sztuk złota za skrzynkę. Dobrze, możesz przekazać wszystko Tomasowi. Przekażę. Bywaj. No i super, dziękuję. I coś mi się wydaje, że mamy już chyba wszystkich załatwionych, więc można iść od razu do Tomasa i załatwić do końca tę sprawę. Nie wiem, czy to słońce już tak zachodzi. Czy co? Dobra, teraz pytanie, kurde, gdzie był Tomas? Pytanie, gdzie był Tomas? Czekajcie, od... Dobra, już chyba wiem, gdzie był Tomas. Nie, nawet mnie proś mi o jedną sztukę złota. Tomas był tutaj od targu. Tak, od targu się szło gdzieś na bok. Ja tak się jeszcze przy okazji rozglądam, gdzie mógłbym ulicę pozamiatać. Tomas był chyba tutaj. Obywatel jest. Joe? Ty. A, dobra, Joe to jest chyba jego brat, nie? Wróciłem. Wróciłem. Zrobiłem, co mogłem. Przekazano mi już wiadomość. Podsumujmy. Przekonałeś Helgę. Podobno bardzo zasmakowało jej moje nowe piwo. Tak. Będzie brała 2 skrzynki. Nieźle, młody człowieku. Gerstand będzie brał 4 skrzynki tygodniowo. Dostrzegł potencjał w Mrocznym Paladynie. Mówiłem, że strażnicy też potrzebują trochę dobrego piwa. Lennart będzie brał skrzynkę na tydzień. Słyszałem, że Vlada była wyjątkowo chętna do interesów. I nie musiałeś jej nawet przekonywać. Będzie brać 2 skrzynki. Świetnie poradziłeś sobie z gildią kupiecką. Byli najważniejsi na mojej liście. I mam teraz okazję wejść poważnie na rynek. Lorenzo bardzo zasmakowało moje nowe piwo. Będą brali 8 skrzynek tygodniowo, po dobrej cenie.
O cholera! Jak tego dokonałeś? Udało ci się namówić wszystkich! Nie liczyłem na to! Naprawdę! No to teraz wyskakuj z hajsu. Mam nadzieję, że się wyrobię z zamówieniami. 17 skrzydek tygodniowo na początek! Adanosie! Dopomóż! Jestem ci dozgonnie wdzięczny! Mam nadzieję, że chociaż tak mogę ci to wynagrodzić. Dziękuję! A co z referencjami? Wcisnąłbym ci je do ręki, nawet gdybyś nie zapytał. Szkoda, że nie mam córki, bo chciałbym mieć tak utalentowanego zięcia. Proszę, młody człowieku, zasłużyłeś na to. Zasłużyłeś, jak mało kto. Oddałby jeszcze za to córkę, nie? 45 sztuk złota i referencje od Tomasa. Super. Fajnie, fajnie. A czy ja mogę się tutaj gdzieś kimnąć? Na przykład tutaj. Wiem, że zaraz będą mnie ścigać. Nie jesteś wcale taki głupi. Dobra, 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 cichutko. Jakiego wyglądasz? Cichutko, cichutko. Dobra, i teraz tak. Gdzie byli ci goście, którzy mnie chcieli zaciągnąć do walki? Bo z tego, co się orientuję, warto byłoby też ich jeszcze obić im ryłko. Oni gdzieś byli tutaj, nie? Więc sobie to zapiszmy. I spróbujmy ich wyciągnąć tak, żeby ich tutaj oczywiście pobić. Niestety Straż Miejska nam w żaden sposób nie pomoże. Prawdopodobnie... O kurde... Jeden krzak na mojej drodze i oczywiście w niego wlazłem. Panowie? Panie Erwaldzie. Co u ciebie? Nie teraz. Mamy coś do załatwienia. Pamiętasz? Ja nic nie chcę mówić, ale oni chyba się zapomnieli. Oni się chyba zapomnieli. Odłóż broń! No, teraz ci się dostanie, bydlaku. Ej, chcesz się powiedzieć, że z Erwaldem jestem w stanie teraz sam zawalczyć? O kurde. Aj. No nie, kurde, on czasami atakuje dwa razy. Raz i dwa. A ja nie jestem w stanie tak długo trzymać bloku czasami. W sensie, jeśli za wcześnie wcisnę blok, to zablokuje pierwszy atak, ale już drugiego wymachu jego nie zablokuje. Więc muszę odpowiednio późno wciskać blok. A i to spoko, bo w zasadzie zaatakowaliby nas we trójkę, a teraz jestem w stanie z nim zawalczyć jeden na jednego. Odłóż bro... No, teraz ci... No właśnie, o tym mówiłem. Ciekawy jestem, czy on jak atakuje na przykład z której ze stron. Oh yeah! Udało się, co prawda trochę na styk, ale jednak. Ale jednak się udało. Przyparłem go do muru. Dobra, panowie, odsunąć się, bo widzicie, że jestem groźny. No, Erwald, wstawaj, wstawaj. Chciałeś wyskoczyć z jakichś 200 sztuk złota, nie? Z tego, co pamiętam. Taka umowa była, żebym ci nie obił ryja. Niczego tu nie znajdę. Ej, no, panie Erwaldzie. Wstaniesz pan, czy pan nie wstajesz? Co jest? Nie mówcie tylko, że nie mówcie tylko, że dlatego, że uciekłem, to Erwald teraz nie wstanie i nie dokończymy zadania. Byłoby to trochę przykre. Ciekawy jestem, co się stanie, jakbyśmy na przykład się poszli przekimać i do niego wrócili. Cześć, kumplu. Mogę, idziecie, i to jest kolega. I
to jest kolega. Co prawda się nie znamy, ale włażę i mogę spokojnie skorzystać z jego łóżka. Dobra, i zobaczmy, czy Erwald wstał, czy nie wstał. Tam dalej będzie leżał. Ty, no, Erwald. Co u ciebie? Nie teraz. No kurde. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. No i teraz nie wiem, czy on wstanie, czy nie wstanie. Bo oni chyba są już jednak w zmowie. Dobra, spróbujmy zapisać. I jeszcze może ich dwóch trzeba pokonać. No nie byli tacy ciężcy. Chyba, że krytem mi zaraz jakimś walną. No chodź, że tu... O, ty kurde, no jak... Dobra. Mamy go. Teraz jeszcze twoją... Nie ma czego plądrować. Nie, nie, broń. Zabierzmy broń. I jeszcze jednego ubijmy. I zobaczymy, czy cokolwiek pójdzie do przodu. Bo głupio by było, żeby kolejne zadanie nam tutaj widniało w dzienniczku. Odłóż broń! No co jest? No, jasne! No ty Franco! Okej. Dobra, wstawać wszyscy! O, mój łeb! No i co, Erwaldzie? Zostawimy cię w spokoju. Z takim ciosem to nic dziwnego, że masz tyle złota. Oh yeah. Nowy wpis dostawa materiałów, a w zasadzie misja wykonana. Szkoda tylko, że oni nie mieli jakoś tak więcej złota, żebym mógł się wzbogacić na tym zadaniu. Tylko i wyłącznie dostałem expa za ubicie gęb. I tyle. No dobra. Szybki regen. I co my mamy w następnej kolejności? Musimy znaleźć pijanego przewodnika. Tak, pijany przewodnik i czyste ulice. Są dwie rzeczy. Obywatel Marvin. Wydaje mi się, że już większość referencji zdobyliśmy, jak? Ośmieliłbym się powiedzieć, że wszystkie. Dobra, tutaj chyba wszystkie ulice ogarnąłem. Chociaż powiem szczerze, że jeśli chodzi o te miejsca na ulicach, które trzeba zamieść, to wydaje mi się, że one są mało widoczne. W sensie naprawdę trzeba ich szukać, naprawdę trzeba się gdzieś tam przypatrywać, bo ciężko to dostrzec. Dobra, chętnie bym znalazł tego pijanego przewodnika. O, nie, 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 kolego, nie dam ci sztuki złota, bez przesady. A tędy gdzie przejdę, tak by the way? Gdzie to nas zaprowadzi? Niebieski bez... O! A to jest miejscówka chyba tego alchemika, nie? Alchemika Cyrulika. Kolega tutaj gin składuje, dobrze wiedzieć. Roślina lecznicza, tak. Pięknie, motyka, bierzemy. Czemu nie? I jeszcze to, świetnie. Zastanawiam się, na ile te referencje, które mam aktualnie, wystarczą. Bo w zasadzie jesteśmy pod skrybą, więc można byłoby pójść zagadać. Tylko zastanawiam się, czy nie anuluje mi się zadanie czyste ulice. Mam nadzieję, że nie, więc... Więc zapiszmy sobie i możemy iść od razu już do skryby. Tak, czyste ulice. Mhm. Bo niezaliczonych misji nie mamy aktualnie. Dobra. To idziemy zagadać, zobaczymy, czy tyle referencji wystarczy. Siema, Matej. Co do brudnych ulic. Tak? Wciąż nad tym pracuję. Czyli jeszcze nie wszystkie miejsca oczyściłem. Jeśli chodzi o zebrane listy polecające... Zobaczmy, co udało ci się zebrać.
list polecający od Leona. To bardzo szanowany obywatel. Moje gratulacje. Frida? Podobno szuka czeladnika. Widać, musiałeś jej zaimponować. Oho, piwowar Thomas. Jego piwo to najlepszy trunek, jaki piłem od lat. Zdumiewające, że udało ci się uzyskać jego wstawiennictwo. No trochę się narobiłem. Brud. Znam go. Pracownik stoczni. Niezbyt pracowity, ale cóż. Referencja to referencja i muszę ją uznać. Czynisz postępy, ale prawo jest prawem. Wróć, gdy spełnisz wymogi formalne. Czy to znaczy, że jestem już obywatelem? Pozostała nam jeszcze kwestia opłat. 200 sztuk złota i mogę się brać za wypisywanie odpowiednich dokumentów. Czekaj. A czy to jeśli czasem właśnie te brudne ulice... listy polecające... Zobaczmy, co uczynisz, czy to pozostało... Czekaj. Czy czasem te brudne ulice to nie była kwestia tego, że on nam obniży tą składkę? Nagroda nie jest zbyt duża, ale zawsze to jakieś złoto. No i mogę teraz zatrzymać wszystko, co przy okazji znajdę. Targowisko jest już czyste. Główna ulica wydaje się czysta. A widzicie, czyli tutaj mamy wpisy, gdzie jest już czysto. Ile mamy hajsu? 563, plus oczywiście to, co mogę sprzedać z broni, którą podnosiłem. Wiem, jestem świadom tego, że mogę oczyścić ten ekwipunek w taki sposób. Lucy, podejrzany tasak. No dobra, no. To w takim razie, kurde, zapłaćmy te 200 sztuk złota za obywatelstwo i tyle. Chcę dokonać opłaty za obywatelstwo. Znakomicie. Daj mi chwilę. Proszę. Oto dokument potwierdzający uzyskanie przez ciebie obywatelstwa miasta Archolos. Serdecznie gratuluję. Życzyłbym sobie, bym miał okazję poznać więcej takich przybyszy jak ty. Nim pójdziesz świętować ten niewątpliwy sukces, jest parę rzeczy, o których muszę cię poinformować. No. Jak zapewne już wiesz, obywatelstwo miasta umożliwia ci wstąpienie do dwóch głównych organizacji w naszym mieście. Straży i gildii Araxos. Wiedz, że nie są to jedyne ścieżki kariery. Oto lista osób, które ostatnio zgłaszały zapotrzebowanie na czeladnika. Możesz zgłosić się do któregoś z nich. Nikt inny w mieście nie zagwarantuje ci tak przyzwoitych zarobków. Super, obywatel Marvin, dokument oświadczający obywatelstwo, lista pracowników. Okej. Myślałem o tym, by poszukać pracy w starym mieście. Do którego nie masz wstępu? Gdyby każdy obywatel mógł wejść tam bez ograniczeń, rozkradziono by je w tydzień. Wstęp do tej części miasta możesz uzyskać na wyraźne zaproszenie któregoś z jej mieszkańców, pełniąc wysokie stanowisko w jednej z gildii, będąc urzędnikiem państwowym lub... Umówmy się, że to ostatnie szybko się nie wydarzy. Życzę ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Jak sam widzisz, muszę wracać do mniej zdolnego towarzystwa od ciebie. No dobrze, dziękuję. Czy czyste ulice nadal mam, tak? Dobra, czyli czyste ulice nadal mogę zrobić. Przyjęcie do Straży Miejskiej. Zostałem obywatelem miasta, ale żeby zwiększyć swoje szanse na znalezienie Jorna, powinienem dołączyć do którejś z gildii. Sprawdzę, co ma do zaoferowania Straż Miejska, ale jeszcze bym zobaczył, jacy to czeladnicy potrzebują naszej pomocy. Jest adresowany do przyjaciela? Nie. Pamięta notatka? Nie. Przy okazji... Nie rozumiem. Aha, tego nie rozumiesz? Tego też nie rozumiesz. Nie rozumiem. No dobrze. Opatrunek ziołowy, podróż gildą kupiecką, niebezpieczone trakty... Trenerzy. O, lista pracodawców. To nas interesuje. Zgłoszenie dotyczące zapotrzebowania na czeladnika. Slager, rzeźnik, dzielnica rzemieślników. Odgar, kowal, dzielnica rzemieślników. Hersilk, alchemik, dzielnica targowa. Frida, łuczarka. I Davis, ślusarz, dzielnica rzemieślników. Czyli pięciu czeladników mamy, tak? To... Nie pamiętam, czy Hershil to jest... O, co jest? Obywatel Marvin,
Zgadza się. Dostałem wiadomość do dostarczenia w twoje ręce. Wiadomość od gońca. Wiadomość od gońca. Kurde, wiecie co by było dobre? Jakbym miał jakąś skrzynkę i te wszystkie listy, które mi są niepotrzebne, mógłbym zrzucić. O, wiadomość od gońca, cyk. Udało mi się dostać do miasta i aktualnie popijam zimne piwo w karczmie Helgi. Słyszałem, że starasz się o obywatelstwo. Bardzo rozsądnie, chłopcze. Gdy już skończysz męczyć się z Matejem, to mnie odwiedź. Porozmawiamy o aktualnej sytuacji i zastanowimy się, co dalej. Będę miał też dla ciebie pewną propozycję. O, widzicie, czyli w karczmie Helgi pojawił się Kurt, czyli nasz wuj. Nie dam ci sztuki złota. To byłeś ty, rzemieślnik? Nie, ty jesteś Figaro. Ty jesteś Co jest? Chce mi pan potrzebna mi tylko... Ty kurde, gnojku, masz. Dziękuję, niech Hinos ma pana sztuk... w opiece. 50 sztuk doświadczenia, nieźle. Dobra, to Fridę mamy tutaj pod ręką, można powiedzieć, więc zobaczymy, czy ona mogłaby nam cokolwiek powiedzieć na temat pracy. Nie szukasz pracownika? Nie szukasz może pracownika? Polowanie za lanem nieźle ci poszło. Zapotrzebowanie na skóry jest spore, bo ludzie robią zapasy na zimę. Nie jest to najgorszy pomysł, ale po kolei. Najrozsądniejszą opcją byłoby, gdybyś został moim czeladnikiem. Oboje mielibyśmy stałe źródło dochodu. W tym fachu ważna jest zdolność sprawnego wykonywania poleceń, a nie wiem, czy to potrafisz. No i musiałabym zobaczyć pisemne potwierdzenie, że masz obywatelstwo. Obywatelstwo mamy. Nie wiem, co się podziało w głowach tych urzędasów. Kiedyś trzeba było mieć pracę, żeby zostać obywatelem. Teraz jest dokładnie na odwrót. W sumie tak. Proszę, to mój dokument. Proszę, mój dokument poświadczający obywatelstwo. Zobaczmy. No, i teraz to możemy rozmawiać. Tak jak mówiłam, trzeba sprawdzić twoją umiejętność wykonywania poleceń. To, co teraz powiem, musi pozostać między nami. Dobra, czyli zadanie wstępne, tak? Dla czeladnika. Słuchaj, w mieście jest pewna handlarka o imieniu Alice. Zwana babka. Nie lubię jej. W swoim sklepie trzyma harpię zamkniętą w klatce. Mhm. Nie wiem, czy to jest legalne. W każdym razie straż twierdzi, że póki tak nie sprawia zagrożenia, puty nie będą interweniować. Czyżbym miał sprawić, żeby jakiś problem się pojawił? Bystry z ciebie, chłopak. Myślę, że gdyby klatka otworzyła się w biały dzień, straż w końcu by coś zrobiła. No, takie trochę wrobienie, nie? Dlaczego tak ci na tym zależy? Każdy łowca w pewnym stopniu szanuje zwierzynę, na jaką poluje. Harpie są stworzone do latania, a nie do gnicia w klatce. W jaki sposób mam ją otworzyć? Najlepiej tak, żeby Alice cię nie nakryła. Chociaż, nie jest to mus. Z tego co wiem, przycisk do otwierania drzwi klatki jest za jej ladą. Na pewno znajdziesz sposób, żeby go wcisnąć. No jasne, że tak. A dlaczego nie lubisz? Alice? Powiedzmy, że mamy burzliwą przeszłość. Nie musisz wiedzieć. Okej. Okay. Dobra, no to zróbmy to. Ile my swoją drogą mamy punktów nauki? 31. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy... Panie Alanie, tak przy okazji. Na rozkaz wielmożnego wieści, wyrwanie pazurów i wyrwanie kłów. O lo. 250 sztuk złota. No, trzeba będzie chyba jednak pozbyć się faktycznie tych rzeczy, których nie potrzebuje. Zachęcamy wszystkich górników z Archolos, a także każdego. Przejdźmy sobie tędy i chyba to będzie najszybsza droga do tego miejsca Alice. I mógłbym oczywiście... Mógłbym oczywiście wykorzystać do tego telekinezę prawdopodobnie, żeby nacisnąć przycisk. Skórzany mieszek. O, proszę. Gdzieś to był skórzany mieszek. Czy nie tutaj w tym zaułku? Jean. Jest! Oczywiście, że tak. O kurde, nie! No to nieźle spadłem.
No, byczku, właśnie tam. Okej. Okay. I mój ci on. Dobra, schowaj. I bierz skórzany mieszek. Nice. I tutaj też gdzieś przy okazji był Jean. A przynajmniej tak pokazywało zaklęcie. A tu jesteś. Syk. Dobra. Ja tędy lazłem? Zaraz tu. Ja już sam się trochę, kurde, pogubiłem, gdzie ja byłem. Aha, tu jest, tu są koszary. A tu co? A dobra, tu jest. A tu nie ma czasem. To nie jest ta czasem dzielnica rzemieślników? Jeśli się dobrze orientuję, obywatel. Tak patrzę, czy gdzieś ulice są tutaj do wyczyszczenia. Bo chyba tutaj nie zamiatałem w ogóle. Co mamy tutaj? Wielka wojna, zakład płatnerski. Oj. Co mnie tak, kurde, obróciło. Fotel. Płatnerz. No. A jest tutaj jakiś główny płatnerz, nie nazywający się płatnerz. Tylko mający jakieś swoje imię. Nie ma, kurde. Hej, czego tam szukałeś? O, przepraszam, już wychodzę. Przepraszam bardzo. Tak, jest brud na ziemi. Widzę. Tutaj, w tym miejscu. I brud sprzątniemy sobie miotełką, cyk. I to nie jest jedyny brud, bo tutaj jeszcze jest brud. I jeszcze jest gdzieś brud. Tutaj jest brud. Super. Jak tam wpis? Sprzątałem wszystkie ważniejsze ulice w okolicy. Czas wracać do Mateja. O, proszę! Czyli udało nam się... A, zapomniałem jeszcze pozbierać rzeczy. Czyli udało nam się wszystko zrobić. Nieźle. Skórzany mieszek. Git good. Slager. Ty! Ten też chyba miał dla nas mieć zadanie, nie? Slager. Jak pewnie zdążyłeś zauważyć, jestem rzeźnikiem. Mm-hmm. Czegoś ci trzeba? Jak idzie praca? Jak idzie praca? Moja praca wygląda z grubsza podobnie. Ale to ile dostanę zleceń, zależy od sytuacji na szlaku. Bestia wciąż grasuje, a to oznacza, że myśliwi niechętnie będą zapuszczać się w leśne postępy. Cały czas o tej bestii. Całe szczęście, że są jeszcze ochotnicy z Wilczego Leża. Gdyby nie ich pomoc, już dawno trafiłbym do slumsów. Zacząłem ostatnio trochę gotować. Polecasz jakieś konkretne mięso do potraw? Do dań i gulaszy najlepsze jest mięso z kilkumiesięcznego jagnięcia. Najlepiej, jeśli zwierzę jest ubite na wiosnę. I podczas pełni księżyca, mięso co? Mięso jest wówczas delikatne. Barwę ma różową, włókna cienkie, a tłuszcz biały i kruchy. Przez to znacznie łatwiej jest go wykrajać. Z kolei na bulion najlepiej sprawdzają się mięsa tłuste. Na przykład karki kretoszczura lub szpondry cieniostwora. Czym są te szpondry? Te ostatnie są tak rozchwytywane, że kucharze ustawiają się po nie w kolejce, jeszcze zanim zaczynam pracę. Dzięki za cenne rady. Dobra, skąd dostajesz skąd zlecenia? Skąd dostajesz zlecenia? Dużą część zleceń dostaję od Lenarta, kwatermistrza Straży Miejskiej. Mam przez to sporo pracy, ale oprawienie dziczyzny dla całego batalionu strażników zapewnia mi niezły dochód. Resztę zleceń dostaję od miejskich kucharzy i karczmarzy, w zależności od potrzeb. Wygląda na to, że na zarobek nie możesz narzekać. To zależy. Jeśli myśliwi robią dobrą robotę, nie jest źle. Sezon łowczy jednak czasem się kończy, a wyspa nie jest aż tak duża, na jaką wygląda. Liczba zwierząt maleje z roku na rok, ale jak to mówią, człowiek z samej rzepy nie wyżyje. No dobra, a jakieś mięso na sprzedaż? Masz jakieś mięso na sprzedaż? To zależy od tego, co cię interesuje. No i posiłki oczywiście, tak? Dobra, i przyprawy, a tak co słychać?
Praca rzeźnika może i jest śmierdząca, ale jest też potrzebna. Wielu zdaje się o tym zapominać. Gdyby nie my, łapalibyście teraz szczury i chrząszcze. Chcę dla ciebie pracować. Doprawdy? Dlaczego? Podobno zostanie czeladnikiem to najlepszy sposób, żeby się utrzymać. A, czyli chcesz być moim czeladnikiem? W porządku, przydałaby mi się pomoc. Widzisz, wisi nad nami wojna z orkami. Napływ uciekinierów, blokada towarów. Ogólnie ciężkie czasy. Jak wiadomo, ludzie w sytuacji kryzysowej kupują jedzenie na potęgę. Bogaci napychają swoje spiżarnie, a biedni wydają ostatnie oszczędności, żeby nie zostać. Czyli co, mięso ci przyprowadzi? Powoli, już nie nadążam z zamówieniami. No to kiedy mogę zacząć? Chwila, chwila. Najpierw muszę zobaczyć, czy się do czegoś nadajesz. Zadanie wstępne, właśnie o to mi chodziło. Wiesz coś o polowaniu? Dobrze władam bronią dwuręczną. Z bronią dwuręczną na polowanie? To musi być ciekawy widok. Dobra, myślę, że to powinno wystarczyć. Dostałem zlecenie od pewnego zamożnego obywatela na kilka rodzajów mięsa. Dobra. Masz? To ich lista. Przynieś mi je jak najszybciej, to zastanowię się, czy przyjąć cię na czeladnika. Lista mięs. Jeśli chodzi o mięso... No, pokaż, co przyniosłeś. No, a nic. Co, to tyle. Czekam na... Dobra. Na razie nic. Lista mięsa. Lista mięsa. Gdzież to jest? Gdzież to jest? Lista mięsa. Gildia kupiecka to nie. Handlarze. Obudź się. Lista mięs jest. W celu uzupełnienia zapasów w mojej spiżarni będę potrzebował następującej ilości mięs. Surowe mięso dzika 10 razy, surowe mięso owcy i surowe i szczypce krawa. O kurde, no to faktycznie nic z tego chyba nie posiadam. Dzika ani jednego nie widziałem, owce widziałem, ale ich nie zabijałem. No i szczypce kraba. Też chyba nie miałem z nimi kontaktu. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeszcze tam nie byłem. W tej bramie. W mieście, tak mi się wydaje. To było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. A my widzimy się, mam nadzieję, codziennie o 16:00. Zapraszam serdecznie na kanał. No i do zobaczyska, trzymajcie się. Bye, bye.